Połowa listopada, a my jeszcze zbieramy rydze, jak żadnego roku. W tym roku wszystko się poodwracało. Rydze i zajączki. I rydzy całkiem, powiem wam, że sporo. O, tutaj rozdeptaliście jednego. Perła, zostaw tą tanie, to ja przyjadę po nią. No jak stoi, co ty gadasz? Dobra, bo już się nauczył je wypatrywać. Jeszcze raz? Nauczył się je wypatrywać. Ale patrzam to, jak ja tu byłem ostatnio. O, tu jeszcze masz jednego. Widziałam. Ty, to będzie warto tutaj parę tych rydzów. Będzie dobry fakt, a te są przerośnięte. Tak, widzisz? Te są już przerośnięte. Ha. Ja cię kręcę. Ty, to jak tam koło ambony pójdziemy, to jeszcze wcale się nie zdziwię, jak będzie kurwa żółto od kurek. Może być. Co znalazłeś? Takie małe. Tu od... A tu było bardzo dużo maślaków i tutaj wtedy są... No ale już chyba nie pora na maślaki, skoro maślaków nie ma. A tutaj ta gąska. Za to? Ale to taka... Nie taka jak z liści na wysokiej nodze, tylko taka prawdziwa. Ale jaka gąska mówisz? No, zielonka. A zielonka? Tu były te zielonki? Tu jedna była, nie. A jedna? Tu sporo już mamy tych. To jest dziwne. Trochę skórek, parę maślaków i gąska. To będzie wygląda. Nie wiem właśnie. Sprawdź. Sprawdzić? Zaraz sprawdzimy. Nie. Piękne pole zielonek. Gąsek zielonek. Mamy kawałek przerytego. I zobaczcie, ile ich tu jest. Wow! I maślaczki dalej. Piękne, ja cię kręcę. Jak byłem w zeszłym tygodniu, to tylko jedna. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? A teraz zamiast jedna jest 15. Ale będą pyszne gołąbki z grzybkami. Bardzo mocno. O tej porze roku te gąski zielonki są takie właśnie bardzo, bardzo na takich grubych nogach. Wow. Piękne. I jeszcze taki piękny, oto zobaczcie, borowiczek. Ja cię kręcę, jaki śliczny. I grzyby jakieś małe. I jeszcze więcej. Jeszcze więcej rydzy. A co myśmy jeszcze znaleźli? To właśnie takie pierścieniaki na hałdzie murszającego drewna. Czyż nie piękne? No i prawdziwków jeszcze kilka było. No i były też gąsówki, ale to już nie będę tam wam głowy tym zawracać. Wszyscy żeśmy się wychodzili, wybiegali, wyzbierali grzybków, a co za tym idzie, to i odpoczęli trochę. Tak na łonie natury rześko było, to prawda, ale bardzo przyjemnie. Także kochani, dzisiaj taki krótki filmik. Dziękuję wszystkim za uwagę i do następnego razu. Pa, pa, a na koniec pokażę wam, co żeśmy z tych grzybków zrobili. Kochani, takie pyszne gołąbeczki żeśmy ugotowali. Naprawdę wspaniałe. A zaraz wam pokażę, jak wyglądają w środku. Taki pyszny gołąbeczek.
Gołąbeczki z kaszą gryczaną i grzybkami. O! I cebulką. Także co my tu mamy? Tu mamy kaszę gryczaną uprażoną, cebulkę i grzybki. Wszystko doprawione na ostro. Dokładnie tak. I te moje gąsówki fioletowe też tu wylądowały. Chociaż powiem Wam, że mój mężu to nie wie, bo jakby wiedział, to by nie jadł. Więc, że tak powiem, tak trochę w tajemnicy podałam mu je. No. Ale w końcu pyszne są. Trzeba przyznać. Także, kochani, ja się zabieram za jedzenie, a Wam życzę wszystkiego dobrego i do następnego razu. Pa, pa.